Dzień dobry, serdecznie witam. Przedstawiam Wam Hinen P600, mały przenośny magazyn energii. Będę go testował dla Was. Dość szczegółowo będę chciał przeprowadzić testy, ale na razie króciutko powiem Wam, co tutaj się znajduje. Tak, mamy wyświetlacz, który pokazuje nam, ile jest energii w środku, ile watów z tego urządzenia wypływa, a ma czym wypływać, i ile watów do tego urządzenia wchodzi, też ma czym wchodzić. Jeżeli chodzi o przód, mamy tutaj światło, możemy je sobie zapalić. Tak, tym. O. Nawet jasno świeci, a w nocy ma to duże znaczenie. Oczywiście jest też sygnał SOS, jeżeli będziemy w górach. Nie tylko w górach, będziemy gdzieś na zewnątrz i okaże się, że z jakiegoś powodu potrzebujemy pomocy. W ten sposób będziemy też mogli automatycznie tą pomoc wzywać. Dwa wyjścia prądu przemiennego, tak zwane AC, 230 V, ale co bardzo istotne, pełny sinus. Pełny sinus, to warto sprawdzić. I kolejna rzecz, specjalna opcja w aplikacji, ponieważ możemy to urządzenie też sterować poprzez aplikację w telefonie komórkowym. Co ciekawe, to urządzenie łączy się z naszą domową siecią Wi-Fi. W związku z tym mamy podgląd, co się z nim dzieje, będąc też poza domem. Urządzenie jest Wi-Fi domowym, a ja się łączę z internetem w dowolnym miejscu na świecie i mogę uruchomić oświetlenie. Widzicie? Idzie już energia, działa. I ponownie teraz wyłączę oświetlenie i urządzenie za chwilę będzie, wyłączyło się. Ale też łączy się z naszym telefonem poprzez Bluetooth, czyli tak jak jesteśmy gdzieś na zewnątrz, w terenie, a do tego to urządzenie przede wszystkim służy, to możemy się z nim połączyć poprzez Bluetooth. Możemy na odległość poprzez aplikację sterować oświetleniem. Widzicie? Włączyłem, wyłączyłem. Zapalmy lampkę. Jasno, średnio, nisko. I włączmy oświetlenie. Dowolne urządzenie możemy uruchomić, ale w naszym przypadku oświetlenie będzie najciekawsze. Klikam w komórce i zapala mi się lampa, zapala mi się jakaś pompa podlewająca trawę. Dużo możliwości z tego jednego urządzenia. Podejdźmy do niego bliżej. Tak wygląda. USB tradycyjne typu A. Ono ma niedużą moc. Testujemy USB. Mamy USB typu A. Jest 5 V, 2,4 A. Dobrze, czyli wiemy, że tu jest 5 V. 2,4 A na USB typu A i USB typu C. Tutaj producent deklaruje moc aż 100 W. Teraz włączyliśmy C i mamy w ten sposób 100 W. Na samej górze pierwsza rzecz jest informacja FD30 100 W. Czyli dokładnie to, co chcemy. Protokół 100 W jest potwierdzony. Wyjście zapalniczkowe. I wejścia. Wejścia są z tyłu. Tak naprawdę są tylko dwa wejścia. Jedno to jest 230 V zasilanie z sieci. Moc ładowania 184 W. I mamy tak, 66% naładowania, 52 minuty do pełnego naładowania. I komputer mówi nam, że
wchodzi 184-183. A drugie wejście uniwersalne, zarówno fotowoltaika, możemy przy pomocy paneli fotowoltaicznych naładować to urządzenie, możemy jakby podtrzymywać w nim energię, będąc gdzieś na zewnątrz, na rybach. No taka pogoda jest, pochmurne niebo, więc nie spodziewajmy się cudów, ale mimo to 21 W jest ładowane z takiego podręcznych paneli fotowoltaicznych. Oczywiście latem, kiedy słońce, kiedy nie ma takich chmur, bo są rzadsze chmury, a nie 100% nieba zasłoniętego, to ładowanie będzie miało moc 100, a nawet 200 W. Albo możemy podłączyć stałe źródło prądu, stałego, 12-woltowe, zapalniczka samochodowa lub jakiś akumulator przenośny. I co ciekawe, możemy ograniczyć moc, jakie to gniazdko pobiera. Dostajemy długi przewód, znaczy nam starczy na prawie dowolne miejsce w samochodzie i 91 W. Z taką mocą ładuje się teraz to urządzenie poprzez zapalniczkowe wyjście. Jak zapuszczę silnik, to moc wzrośnie, bo wiadomo, że napięcie w sieci samochodowej też wzrasta. 105 W. Teraz ja przestawię parametry na 1 amper przestawione. Zobaczcie, tylko 14-13 W pobiera z sieci samochodowej. Tu jest instrukcja język polski, a tu jest oprogramowanie. Tu jest po angielsku oprogramowanie na telefon komórkowy, ponieważ mimo bardzo niskiej ceny, jak na tego typu urządzenie, ma możliwość sterowania przez Bluetooth z aplikacji telefonu komórkowego. Taka bardzo, bardzo istotna rzecz, wygodna rzecz w sumie, bo fajnie mieć możliwość testowania, sprawdzania, co się dzieje. Mamy gwarancję, kupujemy ją w Polsce. Firma Hinnen ma swoją siedzibę w Polsce, siedzibę swojego przedstawiciela, firmę, która zajmuje się sprzedażą, dystrybucją tych produktów. Ma też kilku przedstawicieli. Jeżeli chodzi o instrukcję, no wiadomo, no klasyka, ale dla osób, które nie kupują, nie używają tych urządzeń na co dzień, kupiły sobie pierwszy raz, osoby starsze, osoby technicznie mniej doświadczone, bardzo dużo szczegółowych informacji. Aplikacja, która jest na telefonie komórkowym, jest dość ciekawa. Tutaj widzimy, jaka jest w tym momencie, ile jest energii w akumulatorze. Mamy 74% i 36 minut brakuje nam do końca. 253 W wchodzi i 65 W wychodzi, ponieważ włączyłem żarówkę. No jeżeli teraz wyłączę źródło, odbiornik energii, to nam to powinno spaść do zera. Zero jest. Ponownie włączę, żeby coś się działo. I też mamy informację, jak wyglądało ładowanie. Poniżej mamy też informację, ile energii uzyskaliśmy dzięki solarowi, czyli z paneli fotowoltaicznych, a nawet jaka była redukcja CO2 dla tych, co taką redukcję CO2 oczekują. 18 stopni Celsjusza, ładowanie samochodu, no i ponownie jest informacja o mocy z gniazdka AC, jaka jest pobierana, 254 W. Jest już to mocno ładowane. Ale tutaj zaczyna się magia. To mi się bardzo podoba. Pierwsza rzecz to jest limit. Możemy ustawić, do jakiego poziomu maksymalnie ma się rozładowywać akumulator w tym urządzeniu. Na przykład chcemy, żeby był nie mniejszy niż 20% i ma się ładować do jakiego poziomu, na przykład do poziomu 94%. Ja ustawię go na 100%, bo chcę zrobić testy i jaką on ma rzeczywistą pojemność.
Kolejny to jest limit maksymalnej mocy, z jaką możemy ładować to urządzenie. Możemy ograniczyć, żeby z gniazdka elektrycznego brało maksymalnie 20%, 50 Hz albo 60 Hz. Dźwięk, reset kolejny. Tutaj mamy A. Możliwość zwiększenia mocy. Kiedy ma przejść w tryb czuwania? Mamy pełną specyfikację, czyli pojemność baterii 512 Wh, waga 7,4 kg, wymiary. Naładowane do pełna P600 100%. Wiadomo, nie ma uziemienia, to jest oczywiste. Jeżeli chodzi o sinusoidę, 50,03 Hz, 230 V. I teraz pierwszy eksperyment, który chcę zrobić, to uruchomię, tu jest bodajże 1000 W. Dobra, włączyłem znowu i przeciążenie, bardzo krótki okres czasu. Przełączmy tryb na ten drugi. Włączyłem drugi tryb, cokolwiek by on nie oznaczał. Patrzcie, daje radę, pracuje dużo dłużej. Napięcie oczywiście musiało spać, tak, do 180 V, czyli on teraz dostarcza potrzebną moc, ale kosztem napięcia. No, w przypadku żarówek, w przypadku urządzeń innego rodzaju jest to możliwe? I nam schodzi, zobaczmy, mamy moc, kilowatogodziny. Zobaczymy, ile energii uda się z tą pełną mocą uzyskać. Czyli reasumując, bo trochę szumi, ale w tym trybie chodzi o to, że urządzenie dostarcza 600 W kosztem napięcia. Jeżeli jest taka możliwość, mamy odbiorniki prądu, które mogą dostawać mniejsze napięcie i nie uszkodzą się, na przykład grzałka elektryczna, no to to ma miejsce. Co się stanie, jak przełączę tutaj na drugi tryb? Za dużo będzie. 2,5 kW, po prostu napięcie musiałoby spaść do 50-60 V, a to jest dużo za mało. Także tylko do 1000 W jest taka możliwość. Sinusoida. Mimo wszystko cały czas macie bardzo ładną sinusoidę. Czy 500 Wh faktycznie tyle energii uda się odzyskać z tego urządzenia przy takim pełnym obciążeniu 600 watowym. Została teoretycznie minuta, 1%, 181 V, 0,365 kWh. Przez 33 minuty 11 sekund. Tak się przynajmniej w teorii wydaje. Przestało świecić. O, i przestało, a wiecie, 0 voltów. Dobra, koniec. Ten się chłodzi w tym teraz. Zostawił nam tą minutę. Wyłączę mu, żeby nie przeszkadzało. 3, 6, 5, 33 minuty, 11 sekund. Jest pusty, w związku z tym za chwilę włączę go w tryb ładowania i zobaczymy, czy wejdzie do niego, ile do niego w ogóle wejdzie energii. Tu się rozłączymy i tyle. I sprawdzimy go jutro na kolejnych testach. Urządzenie naładowane do pełna. Nie płynie w ogóle prąd. Godzina 57 trwało ładowanie i weszło 0,572 kWh. Test zasilania komputera. Będziemy widzieli, ile mocy pobiera. Teraz urządzenie jest bez zasilania. Czyli korzystamy
z naładowanej ilości. Dobra, uwaga. Urządzenie odzyskało energię. Teraz widzimy też, że pobiera z sieci. Komputer nadal działa. 186 W pobiera urządzenie, 200 W, no bo się ładuje. Miga nam cały czas informacja, że do 100% się naładować. To mu zajmie 4 minuty. I mamy 6 W poboru energii przez Maca Mini. M4 to jest nowy Mac, ale widać, że są bardzo oszczędne, mimo że tak naprawdę tutaj nam coś funkcjonuje. Przerwa w dostawie prądu. No, to co chcemy sprawdzić. Ja tą wtyczkę tutaj wyrwę. O, ją mam z tej strony. I uwaga. Wyrwałem wtyczkę. Mamy zero poboru energii przez sieci. Urządzenie tędy wysyła 7 W do komputera i komputer funkcjonuje. Jak widać, wszystko na nim działa prawidłowo. Czyli urządzenie sprawdza się jako UPS. Naładowaliśmy go do 100%. Ja oczywiście wyjmę zasilanie. 100% i mamy przygotowany tester pod USB typu C. Trzeba go włożyć, nie? Mhm. Ten kabel czy ten? Ten. Dowolny, nie? To albo to. Tak, lewą rękę. Jest 96 W. Nagrywa się. 98 W pobór energii. 0 z zewnątrz, bo się nie ładuje. 5 godzin test powinien trwać. I zobaczymy rano, bo jest noc. Dwie dolne pozycje, prawda? Watogodziny i amperogodziny. Ile energii zostało pobrane. Koniec testu. Urządzenie wyłączone. I co pokazują dane? Rozjaśnijmy troszkę. 428,231 watogodzin. I 4 godziny 26 minut i 6 sekund ta energia była pobierana przez to urządzenie. No powiem wam, że jak to mówią moi koledzy, petarda. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego urządzenia, jeżeli chodzi o jego stosunek cena, masa, wielkość, ilość energii i oprogramowanie, sterowalność. Dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia zakupu w Polsce, polska instrukcja obsługi. Także gdybym jakieś przyznawał miejsca, nagrody urządzeniom, które testuję, to myślę, że dałbym pierwsze miejsce. I dziękuję wam, wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnych testach.